Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku programu Jeszcze Bliżej, a dziś poznamy jeszcze bliżej astrolog Katarzynę Południa, którą znacie trochę z programów EZO-TV. A dlaczego mówię, że trochę? Bo dziś mam nadzieję, że poznacie ją jeszcze bliżej dzięki temu programowi. Urodzona 7 dnia, czyli zamknięta w sobie, pełna intuicji i uczciwa osoba, ale nie umiejąca się sprzedać, czy to udowodnić swoich umiejętności, a przecież jest to jakże niewątpliwie potrzebna cecha do tego, żeby pracować w telewizji. Więc skąd się wzięła w jej życiu telewizja? Jak jej droga się potoczyła do tego, że zaprowadziła ją do miejsca, gdzie jest obecnie? O tym dowiemy się dziś. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam Cię Maćku bardzo serdecznie. Cześć. Dziękuję ślicznie za miłe przywitanie. Witam Państwa. A ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, no ja też dziękuję za zaproszenie. Maćku, słuchaj, skąd się w ogóle wzięła telewizja w moim życiu? Zupełne przypadki. Tak naprawdę nie miałam nigdy takiego, no można by powiedzieć, parcia na szkło, że potrzebuję być w tej telewizji. Zupełnie przypadkiem na przełomie 94-95 roku zostałam zaproszona do prowadzenia takiego bloku astrologicznego w Polsacie u pani Kariny Szafrańskiej. I po prostu robiłam tam horoskopy gości, których pani Karina zapraszała. No, miałam wtedy 22 lata, byłam studentką fizyki, dosyć jeszcze zbuntowaną, już nie nastolatką, ale młodą osobą. No, ale ta astrologia bardzo wcześnie się w moim życiu pojawiła, przede wszystkim za sprawą mojej mamy, która zajmowała się tą astrologią. Nie była to jedyna rzecz w jej życiu, którą robiła, bo była też i farmaceutką, zielarką, homeopatką, ale astrologia była jej bardzo dużą pasją. I ja praktycznie jako bardzo młoda dziewczyna, 16-17-letnia, buntowałam się przeciwko jakby tej wiedzy, tej wiedzy, że jak to na podstawie jakiegoś układu planet można powiedzieć, że człowiek dzisiaj ma taki dzień albo śmaki, że człowiek ma taki temperament, ma taką osobowość. Nie pasowało mi to, tak? Wydawało mi się, że troszeczkę są większe nauki, tak? Na uniwersytetach, które bardziej empirycznie, tak, mogą o człowieku powiedzieć. No i cóż, i chciałam mamie i wszystkim jej kolegom, koleżankom właśnie ze świata astrologii udowodnić, że no, są w wielkim błędzie, tak? Więc żeby coś w cudzysłowie jakby obalić, no trzeba najpierw poznać, tak? Sprawdzić. Więc tak, musiałam poczytać troszeczkę o tej astrologii, musiałam nauczyć się stawiać horoskop, bo to jeszcze były lata, kiedy programy astrologiczne niekoniecznie były tak popularne i nie było do nich tak łatwego dostępu jak w tej chwili. Więc musiałam po prostu zacząć robić horoskopy i uczyć się ich interpretować. Prosiłam znajomych, żeby podawali mi daty urodzenia swoich dalszych znajomych, o których wiedzą, no cokolwiek, tak? I ja wtedy, nie znając danej osoby, a mając jej datę urodzenia, mówiłam na podstawie właśnie tego horoskopu. Ty już wyprzedzasz kolejne moje pytanie, tak. Bo powiedziałaś na początku, skąd się wzięła telewizja w twoim życiu, tak. A teraz już zaczynasz mówić skąd się wzięła astrologia w twoim życiu, to było moje pierwsze pytanie. No, poniekąd tak, w telewizji nie znalazłam się tylko dlatego, że byłam piękna i młoda. A niektórzy się tak pojawiają w telewizji? Ja się znalazłam między innymi dlatego, że byłam piękna i młoda. To jeszcze zajmowałaś się astrologią. To jeszcze astrologię. Jakby dwa w jednym było. Trzy. Taki fart, tak? Piękna, młoda, no. I astrolog. I tak u pani Kariny Szafrańskiej się znalazłam. Później też troszeczkę w mediach takich, że tak powiem, gazetowych znalazłam się. No ale jak to się zaczęło? Skąd się wzięła astrologia? Astrologia, no właśnie. No i zaczęłam tutaj... Bo wspomniałaś tak, o mamie, tak? O mamie. Wspomniałaś o mamie, że mama się zajmowała astrologią. Mama się tym zajmowała i mi to nie podobało się, że na przykład ja coś tam przy moim, powiedzmy, temperamencie takim dosyć ognistym, coś tam mamie tłumaczyłam, mówiłam, że ja mam taki pomysł. To bym chciała robić. A minie ci dziecko, masz teraz tranzyt Plutona po Marsie, także to jest kwestia pół roku i ci przejdzie. Jak to mi przejdzie, ja zafascynowana jakąś tam filozofią czy czymś i och, już tutaj życie całe swoje zmieniam, a mama ze stoickim spokojem, przejdzie ci za pół roku, zobaczysz. I to mi nie pasowało, tak? I chciałam to obalić w pewnym sensie, znaczy udowodnić, że to nie jest aż tak, nie determinuje jakby naszego życia, naszego temperamentu, naszej osobowości.
No i niestety przy czwartym, piątym horoskopie no troszeczkę, że tak powiem, zmiękłam, bo no, zobaczyłam, że osoby mi to potwierdzają. Osoby mi mówią czyli tak. Czyli podchodziłaś początkowo sceptycznie. Tak, sceptycznie, bardzo sceptycznie. Po prostu chciałam sprawdzić, no bo fajnie się robi horoskop koleżance, którą znamy. Wiemy, jakie ma plany mniej więcej na przyszłość, tak? I no, no tutaj jakby nie trzeba być, jak ja to mówię, wielkim jasnowidzem, no tak, wielkim astrologiem, żeby coś tam. Ale trudniej komuś, jest powiedzieć tak, o kimś, kogo się w ogóle nie zna. Zupełnie też na oczy się nie widziało, tak? I jeszcze właśnie można przy pomocy astrologii, znając tam też to później może bardziej szczegółowo powiem, można też powiedzieć, jak z wyglądu ta osoba, jaki jest wygląd tej osoby, tak? Twarz i postura, tak? Taka konstytucja. Także to też się sprawdzało i to też mnie po prostu no, zaskoczyło, tak? No ale moja droga tak nie do końca jeszcze szła stricte z tą astrologią. Spotykałam z mamą, z astrologami, jeździłam z mamą na różne jakby szkolenia, na jakieś sympozja i tym podobne jakby astrologiczne zjazdy. Natomiast no, bardziej poszłam w takie nauki ścisłe początkowo, bo początkowo zafascynowała mnie fizyka, studiowałam fizykę, natomiast no, była to chyba taka czysta fascynacja, być może taka pięcioletnia i później nie później jest się przeznaczona fizyka tak, według numerologii, no, bo ty jesteś urodzona 7 luty. No tak, ale nie lubiłam ślęczyć nad książkami godzinami i czytać, tak? Czytać, wielkie to mistrze, jakieś tam, nie wiem, ogniem i mieczem i tak dalej. Wolałam krótką teorię, ciach, odpowiedź na pytanie i dalej, następny temat. I być może, że dlatego ta fizyka gdzieś tam w moim życiu się znalazła. Natomiast później po fizyce, zaraz po fizyce poszłam na psychologię, miałam taką potrzebę po prostu jakby pomagania ludziom, tak? Mówi się co prawda, że psycholodzy to w większości sami potrzebują pomocy. Być może też coś w tym było, ale poszłam na psychologię i tutaj już tak naprawdę astrologia ruszyła też pełną parą, ponieważ te dwie dziedziny bardzo się uzupełniały. Czyli odkryła swoje przeznaczenie, bo przypomnijmy widzom EZTV, że osoba urodzona 7 lutego, a Katarzyna Południak jest urodzona 7 tak? lutego, ma zdolności psychologiczne, no tak, intuicyjne i paranormalne. Mm-hmm. Czyli jak poszłaś na psychologię, dobrze zrobiłaś. No tak, to już a po było. Co idziemy do astrologa? Do astrologa możemy iść, jeżeli chodzi o astrologa, możemy iść tak. Po pierwsze, żeby dowiedzieć się odnośnie swojej przyszłości. To jest taka podstawa tak naprawdę, z jaką ludzie przychodzą. Przyszłość. Dowiedzieć się, jaka jest nasza przyszłość, na co uważać w najbliższym czasie, kiedy jest dobry czas na sprzedawanie, kupowanie, inwestowanie pieniędzy, jeżeli chodzi o zabiegi różne. Czy to upiększające, czy to chirurgiczne, to są w horoskopie danej osoby widać, kiedy jest dobry czas na zawarcie związku małżeńskiego, otwarcie działalności gospodarczej. W horoskopie widzimy, kiedy jest dobry czas na przykład na to, żeby rozpocząć też właśnie budowę domu. Także takie momenty widać w horoskopie. Natomiast ja też jako psycholog bardzo sobie cenię to, kiedy osoby też pytają, jaki jest mój potencjał, tak? I niezależnie od wieku, czy ktoś ma 10, 12, 30 lat, czy 50, zapytanie, jaka jest moja droga w życiu, tak? Jaki jest mój potencjał, charakterystyka, taka osobowości, czyli to, co jakby też z numerologii możemy odczytać. To samo chciałem powiedzieć, że bardzo podobnie astrologia działa w takim razie jak numerologia. Tak, no tu są cyfry, tu są liczby, prawda? Tu są obliczenia. I właśnie tutaj może mamy bardzo duże pole do popisu, bo możemy osoby młode ukierunkować na jakiś zawód. Natomiast ja bardziej lubię mówić o tym, że nie jest to na przykład będziesz chirurgiem, policjantem, czy tam, nie wiem, no jakimś tam naukowcem albo lekarzem. Tylko bardziej masz takie zdolności i takie. Tak, tak. I sobie możesz wybrać. Na przykład niepisane. Niedobrze się będziesz czuł, kiedy właśnie będziesz siedział w miejscu i będziesz musiał coś liczyć, dodawać, odejmować, tak? Musisz mieć pracę w ruchu, musisz mieć pracę w napięciu, kiedy są emocje, tak? Musisz coś transformować,
przekształcać, tak? I ponieważ w ogóle, no 20 lat temu w większości zawodów jeszcze nie było, które w tej chwili się pojawiły, więc właśnie bardziej jakby adekwatne jest mówienie o takiej, no, energetyce, jeżeli chodzi o, powiedzmy, zawód danej osoby. A powiedz mi, bo najczęściej ludzie, gdyby tak wziąć takiego Jana Kowalskiego z ulicy, to by sobie pomyślał i powiedział, że a astrolog przedstawia horoskop ogólny, trafiający tam do wszystkich. No właśnie, jak to jest? Może wytłumaczmy, na czym polega praca astrologa. Praca astrologa. Bo w jaki sposób astrolog przedstawia nam właśnie prawdę o nas, że może to nie są takie ogólne informacje, jak ludzie sobie myślą odnośnie tych horoskopów takich typu, że jestem baranem, bykiem i tak dalej. Że barany w tym tygodniu będą miały powodzenie finansowe, a baran baranowi nierówny. Baran baranowi, już mówię, tutaj troszeczkę może więcej powiem, ponieważ akurat też pracę magisterską, jeżeli chodzi o psychologię, pisałam właśnie porównanie narzędzi astrologicznych i narzędzi psychologicznych w badaniu osobowości człowieka, tak? No i tam sobie już różne tam korelacje robiłam i tak dalej. I natrafiłam na różne prace naukowe, badawcze właśnie psychologów odnośnie astrologii. I między innymi zarzuca się astrologii coś takiego, właśnie to, o czym ty właśnie mówisz, że jestem baranem, jestem bykiem, jestem spod znaku bliźniąt. Osoba spod znaku barana, nawet jeżeli nie wierzy w to, że astrologia ma wpływ na, czy układ planet na nasze życie, na jej życie, zawsze gdzieś tam w mniejszym czy większym stopniu posiadła wiedzę na temat tego, że baran to jest osoba taka z temperamentem ognistym, wybuchowa, do przodu, nie dająca sobie nic wytłumaczyć i tak dalej. I w pewnym sensie te badania pokazywały, że jest to działanie na zasadzie samospełniającej się przepowiedni, tak? Że jeżeli faktycznie taka jestem, to tak zaczyna nam działać, tak? Takie cechy charakteru jakby w sobie odnajduje. Natomiast samo powiedzenie, że jestem spod znaku barana, byka czy bliźniąt, to ja bardzo często porównuję też w programach, jak coś tam też staram się Państwu wytłumaczyć odnośnie astrologii, że to tak jakbyśmy wzięli z talii kart, z 78 kart tarota, wyjęli 3 karty i powiedzielibyśmy to teraz, wszystko Tobie pomogę powiedzieć na podstawie tych 3 kart. To jest wyrwanie tylko jednej planety, czyli Słońca, tak? Czyli to, że Słońce w danym dniu przebywało na tle znaku zodiaku barana, byka, bliźniąt i tak dalej. Natomiast w skład horoskopu urodzeniowego, czyli takiego właśnie, jaki sporządza astrolog i na tej podstawie przepowiada przyszłość i na tej podstawie mówi, jaka dana osoba jest, wchodzi Księżyc, czyli musimy odnaleźć w efemerydach, w jakim znaku, w jakim stopniu znajdował się Księżyc, w jakim znaku i stopniu Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, powiem o wszystkich planetach, bo to jest istotne. Ja tak się uśmiecham trochę, przepraszam, że tutaj przerwę, ale bardzo często jak ludzie korzystają z moich usług, czy to nawet jak z Twoich też pewno korzystają, to też to mówią, podają datę urodzenia i mówią: Panie Macieju, jestem czwórką numerologiczną. A ja mówię: proszę Pani, informacja, że jest Pani czwórką numerologiczną, to jest jedna z kilkudziesięciu informacji, które ja muszę wyczytać z Pani daty urodzenia. Tak. Więc to tak samo jest z tym baranem, prawda? Tak. Baran, czy to nie wiem, wodnik, to jest jedno, ale jeszcze te informacje dodatkowe, które wynikają z horoskopu, to jest najważniejsze. No tak samo właśnie z daty urodzenia. Dzień, miesiąc, rok, tak? Jeszcze punkty z czarne szczyty, cykle życiowe, lata osobiste. To jest właśnie, to jest wyrwane z kontekstu. To, co często się telewizji zarzuca, że wyrwane z kontekstu, to tutaj jest wyrwane z kontekstu. Takie właśnie horoskopy typu baran, byk i tak dalej, one krzywdy nikomu nie robią. One faktycznie są sporządzone rzetelnie o to, że dana planeta jest w znaku barana i jakie w danym miesiącu, w danym dniu aspekty, tranzyty odbiera to Słońce. Natomiast no jest to tylko jakby część, to jest takie sfokusowanie tylko i wyłącznie na to Słońce. Natomiast pełny horoskop urodzeniowy, ja tutaj wzięłam, nie wiem, czy to coś tutaj nam, czy cokolwiek zobaczymy. Możesz pokazać chyba do tej kamery. To jest taki horoskop, ja też nieraz Państwu próbowałam, no wszystkie planety, nie wiem, czy to może bardziej, o może ten horoskop będzie bardziej taki widoczny, o. To jest tutaj, wszystkie planety są rozrysowane na ekliptyce, czyli na tle tych znaków zodiaku. Ja mówię ekliptyka,
czyli ta aura okołoziemska, wszystko to, co nas otacza, jest podzielone na 12 sektorów. 360 stopni na 12 daje nam 30 stopni. 30 stopni, jak łatwo obliczyć, na przykład baran 21 marca wchodzi słońce w znak barana, wychodzi 22 kwietnia, 30 dni i kolejne 30 dni znak byka i tak dalej, aż do znaku ryb. I to też jest tak łatwo obliczyć, tak, że ja jestem spod znaku barana, byka, co roku to słońce o tej samej, tego samego dnia przebywa właśnie na tle znaku zodiaku barana bądź byka. Natomiast księżyc już ma obieg nie w ciągu jednego roku, pełny obieg robi dookoła Ziemi. Oczywiście wiem, że to jest herezja, bo to Ziemia krąży wokół Słońca, ale my patrzymy w takim układzie jakby heliocentrycznym, że to my jesteśmy w centrum, a wszystko wokół nas się kręci. I Księżyc już 28 dni ma, tak? Mars ma tam około 2,5 roku, także to już nie jest takie łatwe. Trzeba faktycznie sięgnąć do tych tablic astronomicznych. To nie są tablice astrologiczne, tylko astronomiczne, które się nazywają efemerydy, gdzie na każdy dzień miesiąca danego roku jest napisane. Możemy sobie sprawdzić, gdzie mamy Księżyc, Merkurego, Wenus i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten układ horoskopu właśnie w momencie narodzin, on nam mówi o tym, jacy my właśnie jesteśmy, jaki mamy potencjał, jakie zagrożenia zdrowotne, jak uczuciowo, tak, właśnie możemy też powiedzieć, ile możemy mieć dzieci, tak. Natomiast ja zawsze też powtarzam, że to nie jest powiedziane, że tyle dzieci będziesz miał, ponieważ nie żyjemy w średniowieczu i możemy, no niestety się, znaczy niestety, stety. Będziesz miał tyle dzieci, ile zrobisz. No tak, można się, no, zabezpieczyć, tak, jeżeli wiem, że nie chcę, tak, że nie mam takiej potrzeby. Natomiast też jeżeli chodzi o predyspozycje takie zawodowe właśnie, no to wszystko jakby można z tego urodzeniowego horoskopu wyczytać. Natomiast te planety w momencie naszych narodzin nie oniemiały z zachwytu i nie zatrzymały się niestety i krążą nadal, tak? Czyli na ten układ nasz urodzeniowy oddziaływują dzisiaj, jutro, pojutrze, za 10 lat, za 15. Układy planet, które też patrzymy, jak będą wyglądały właśnie w tych tablicach astronomicznych i odnosimy, prawda, gdzie Pluton, czy Pluton po Słońcu, czy Pluton po Merkurym, w kwadraturze, w opozycji. I to już jest taka wiedza, no powiedzmy, można trochę czasu poświęcić, żeby ją poznać. Natomiast nie jest tak, że na przykład 10 lat będę ślęczała w książkach i czytała i to jest jakby miernikiem mojej wiedzy, mojej umiejętności. Miernikiem jest tak naprawdę praktyka. Ja zawsze mówię, jakieś 2-3 tysiące horoskopów, jak się zrobi, to można powiedzieć, że się ma jako takie obycie. A powiedz mi, bo wcześniej wspomniałaś, że astrologia służy do przepowiadania przyszłości też. A czym się różni właśnie astrologia od kartomancji, czyli no, od sztuki przepowiadania przyszłości? W astrologii intuicja przez większość astrologów takich no, światowych i polskich jest niemile widziana. Twierdzą, że ona jest niepotrzebna, zaburza jakby patrzenia na obraz, na osobę, na jej przyszłość. No, moje zdanie jest takie, że... Jak to nie jest potrzebne, jeżeli przez słowo horoskop jest od wieków przecież używane przez nas? Przecież horoskopy są wszędzie, w gazetach, w stacjach radiowych. No tak, ja sam przedstawiam horoskop, co prawda nie astrologiczny, tylko tarotowy w Radiu Z Gold, ale no też jest to horoskop. No tak, ale jest to horoskop. Natomiast jeżeli, no tak, to za jaką sobie definicję horoskopu zrobimy, prawda? Czy horoskop to jest na przykład... po prostu podział, no powiedzmy populacji na 12 znaków zodiaku, tak? Że te osoby, które wiedzą, że słońce mają w znaku barana, to są barany, te, które w znaku bliźnią, to są bliźnięta. I dzisiaj, moje drogie bliźnięta, dla was wyciągam jedną kartę anielską, tak? I na ten tydzień macie archanioła Michała, tak? Czyli tak, czyli to te bliźnięta, które identyfikują się jako bliźnięta, mogą się odszukać, tak? Na przykład tak jak horoskop chiński, tak? Horoskop wedyjski, horoskop Majów, tak? Troszeczkę inne mają cykle, troszeczkę inaczej się jakby siebie odszukujemy, tak? Natomiast sama interpretacja horoskopu, to o czym mówiłam, że planeta w znaku, planeta w domu, aspekty między planetami, tutaj intuicji nie powinno być. Tutaj powinna być rzetelna wiedza, podparta doświadczeniem i wcześniejszym też badaniami innych astrologów, tak? Bo no, astrologia niestety nie jest w tej chwili nauką, która gości na uniwersytetach. No i niestety astrologia sprzed paru wieków, dwóch wieków, no troszeczkę
inaczej się ma do naszej rzeczywistości, tak? Tamte badania, tamte doświadczenia tamtych astrologów z tamtymi ludźmi, tak? Którzy żyli w innej jednak rzeczywistości, no trzeba to teraz przełożyć. I no w tej chwili praktycznie większość astrologów na świecie... A słuchaj... No, przeprowadza badania. Ja też między innymi z jednym z astrologów w Kanadzie, tak? Bardzo, bardzo jakby żywo też działamy. Panem Janem Sarym Skąpskim. No różne takie ciekawe badania, tak? Na przykład mamy 200 dat urodzenia osób, które są przedstawicielami na przykład zawodu policjanta, tak? Mamy 300 horoskopów dat urodzenia. Robimy oczywiście horoskopy, czyli te kosmogramy. I wtedy sprawdzacie, czy jest to zapisane w tym Szukamy wspólnego mianownika. A, tak. No jest to, na jest to przykład logiczne. Kiedyś też badaliśmy w 97 roku, kiedy była ta powódź, 96-97, duża powódź. Pan Jan Sar znalazł od chyba 1500 któregoś roku, w tej chwili nie powiem, daty zalań, podtopień i powodzi tutaj, jeżeli chodzi o Kraków i te okolice, tak? Wisła, jak tam wylewała. I robiliśmy, to była naprawdę no, taka mozolna praca, tak, bo horoskop za horoskopem i szukaliśmy, jaki był powód, że ta Wisła wylała, prawda, akurat w tym rejonie i takie większe bądź mniejsze szkody wyrządziła, tak? I szukaliśmy, no dlaczego tego szukamy, żeby na przyszłość móc ewentualnie znaleźć, tak, no taką datę i ewentualnie no ostrzec, taką zależność, tak, tak, ale w tej chwili zanieczyszczenie środowiska, to też astrolodzy z Anglii też tam takie swoje badania prowadzą odnośnie właśnie no, różnych takich katastrof naturalnych, tak? No to zauważyli, że zanieczyszczenie środowiska, wpływ człowieka na środowisko zaburzył jednak wpływ tych cykli na Ziemię, tak? A słuchaj, a ty masz zapisane w horoskopy to, że jesteś astrologiem lub pracujesz w mediach? W mediach? Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, nad mediami. Natomiast jeżeli chodzi o astrologię, to tak, mam Merkurego w 25 stopniu wodnika. Tak, pytam z ciekawości. Tak, mam w 25 stopniu wodnika Merkurego i to faktycznie predysponuje jakby do zawodu dokładnie astrologa. No tak, bo Merkury to komunikacja. Tak, komunikacja. I dokładnie ten 25 stopień wodnika, bo to nie jest, że w wodniku, tylko ogólnie 25 stopień, tak? Czyli... Powiedzieliśmy już dużo o astrologii, no ale ten program się nazywa Jeszcze Bliżej, no tak. Więc chcielibyśmy poznać jeszcze bliżej Katarzynę Południak. No i właśnie jaka jest po programach, po EZTV, jaka jest Kaśka? No właśnie, powiedziałeś, że jest zamknięta, no i jaka ja jestem. Mam na myśli dom, mam na myśli rodzinę. Jaka jest Kaśka po godzinach? No cóż, znaczy ja jestem tak, znaczy no normalną osobą jestem, jak każdy z nas, tak? Mam dom, mam córeczkę 6-letnią, Marysię, mam męża, mam zwierzyniec ogromny, tak? Bo mam 5 kotów i... O matko, tak, ja mam 5 kotów. Miałam 3 do tej pory, ale ktoś na ulicy obok wyrzucił 2 takie no, wspaniałe koty. Nigdy nie miałam takich kotów, takich fajnych, który stanie... A ty nad, jako wrażliwa siódemka... Nad zlewem mi stanie i będzie patrzył, jak ja to myję, czy równo. No, wzięłam, ale myślałam, że chciałam je wykastrować najpierw, ale znaczy tylko je wykastrowałam, a potem jak zobaczyłam, że są takie fajowe, to stwierdziłam, że zostają tak, w domu. Tak na szybko, bo mamy tylko 3 minuty. 3 minuty do końca programu. Możesz powiedzieć coś o osobie urodzonej 9 grudnia 81. Już. Tak z ciekawości. Już. Ja tylko sobie mogę wprowadzę. Mogę powiedzieć, że to ja tak, jestem. Dobrze, już. Zaraz sobie zrobimy tutaj. No i urodziłem się o 3 w nocy. O 3, no to jest to, ja o 5 nad ranem. A, a co to znaczy, że o 3 w nocy? Czy to też tylko coś, i wyłącznie coś mówi znaczy? Nam o ascendencie, tak? Że ten ascendent, gdzie ten ascendent się uplasował, ja zaraz jeszcze sobie tylko na takie koło zwykłe sobie rzucę. Dobrze. 9 grudnia 81, 3 nad ranem. Znak uwagi, masz Plutona z Saturnem na ascendencie. Człowieku, ty jesteś... Silna osobowość, osobowość, która też ma, teoretycznie ten Pluton i Jowisz są w różnych znakach, ale tutaj jest koniunkcja. Tutaj no, masz ogromne szczęście w życiu. Za cokolwiek można by powiedzieć, byś się nie zabrał, to no, udaje się tobie osiągnąć, bo ja zawsze mówię, można mieć chęci, ale nie mieć tego szczęścia.
Cóż ja tutaj bym mogła powiedzieć? W najbliższym czasie, to jest kwiecień 17, to co tak tutaj silnie widzę, kwiecień 17 i końcówka 17-18, zrealizujesz jakąś dużą zmianę środowiskową, którą planujesz, dosyć ważną dla ciebie, która spowoduje, że będziesz się dobrze czuł. Być może, że to jest tak, otwarcie jakiejś własnej działalności, o której myślisz już ten 16 rok i końcówka 15 już tobie to, powiedzmy, gdzieś tam w głowie świtało. Natomiast kwiecień... Tutaj, a sobie zapiszę 17 kwietnia. Kwiecień to jest ten moment, kiedy tutaj coś już powinno się zacząć dziać w tej materii. Natomiast końcówka roku 17 i 18 początek to jest czas, kiedy... właśnie jest kulminacja, jest rozpoczęcie takie fajnej takiej działalności. Według mnie to jest, nie będzie to związane z domem, z mieszkaniem, tylko z pracą zawodową, bo tutaj to jest z ascendentem, więc to będzie związane z tym, że ty coś sam będziesz chciał stworzyć, powiedziałabym jakby swoje takie imperium, tak? Coś takiego, w czym ty będziesz... no, panem i władcą, w sensie nie będziesz zależny od nikogo. Będziesz mógł od początku do końca wszystko kreować, tak jak sobie życzysz. Natomiast tak, już 17 też wakacje, czerwiec, tutaj Neptun podchodzi bliziutko pod Wenus i Merkurego. To jest bardzo dobry czas też na to. Wzrost przede wszystkim intuicji, ale też i potrzeba... jakiegoś takiego i bycia w takim otoczeniu miłym dla siebie, ładnym. A, bo jest to, na pewno jest to czas dobry na wakacje, tak? Mhm. Ale z tego co wiem, to ty dużo sobie podróżujesz, tak że tutaj nie będziemy patrzyli, kiedy wyjazd, bo to jest jakby twoja pasja, twój konik. Natomiast Neptun po Wenus w 18 roku, tak? Będzie i Uran. I tutaj ja bym powiedziała, że to będzie rozwój, jeżeli chodzi właśnie o tę działalność tutaj, o której wspomniałam, początek w kwietniu. Natomiast to też jest bardzo duży wzrost intuicji. Duży wzrost intuicji i kto wie, czy nie odkryjesz w sobie jakichś nowych pokładów tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś metody dywinacyjne. Może to być jasnowidzenie, faktycznie może to być jakieś historie z uzdrawianiem. Bardzo dziękuję. Czyli dobre informacje. Dobre. Dzięki Kasiu. Proszę za to, że odwiedziłaś studio EZTV dziś. Bardzo dziękuję, również dziękuję ślicznie. I ja bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy za to, że byliście z nami w dzisiejszym programie. Zapraszam oczywiście za tydzień na kolejny odcinek programu Jeszcze Bliżej. A dziś gościem była Katarzyna Południak, astrolog, która nie tylko ma ogromne zdolności intuicyjne, faktycznie, bo jest przecież siódemką z dnia, ale jest to wrażliwa, ciepła osoba, która nie zawsze musi pokazywać tego ciepła, bo chyba nie powinno się udowadniać, że się jest po prostu ciepłą w środku. Wszystkiego dobrego, życzę Kasi i Wam. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!